Dzisiaj w ramach Tygodnia z Ewangelią witamy księdza Andrzeja Wołpiuka, który od wielu lat zajmuje się młodzieżą, ma duże doświadczenie w tym temacie, też w ramach Światowych Dni Młodzieży. Chcielibyśmy zapytać księdza kilka rzeczy. Jesteśmy zafascynowani w ramach właśnie Tygodnia z Ewangelią, czym jest talent. Chciałem wiedzieć, jak ksiądz widzi to zagadnienie, jak ksiądz patrzy na talent, jak ksiądz definiuje talent. Czym dla księdza jest talent? Może też biblijnie, jakby ksiądz nam przedstawił, ale też jak ksiądz to czuje gdzieś wewnętrznie. Jakby ksiądz się mógł z nami podzielić tym. Dla mnie talent jest pewnym darem. Darem od Pana Boga. Ja ten dar odkrywam, odczytuję go i pytam Pana Boga, Panie Boże, jak tym darem, który od Ciebie dostałem, mogę posłużyć nie tylko dla mnie samego, ale także dla rozwoju i ubogacenia innych ludzi. Tak patrzę na talent i tak staram się te talenty, które Bóg daje w moje dłonie, które odkrywam w moim sercu, rozwijać. Jak zachęcić dzisiaj młodzież do takiego życia pełnego entuzjazmu religijnego? Wiemy, że doświadczamy jakiegoś kryzysu. Oczywiście tak gdzieś tak podskórnie gdzieś się czuje pewne rzeczy, ale młodzież jest bardzo entuzjastyczna i to widać na tych spotkaniach młodych. Jak klaszczą, jak się bawią, jak tańczą. Jak zachęcić, co zrobić, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby żyli nauką Pana Jezusa? Cały czas staram się odnaleźć tą receptę i chyba każdy ksiądz chce zachęcić młodych przede wszystkim do spotkania z Chrystusem. Spotkaj Chrystusa, poznaj Chrystusa, zakochaj się w Nim, zaprzyjaźnij się z Nim i idź za Nim. Gdy spotykam się z młodymi ludźmi, właśnie widzę u nich coś takiego, że ta wiara jest radosną wiarą wtedy, kiedy oni traktują Chrystusa jak swojego przyjaciela, który jest z nimi, który ich prowadzi, do którego mogą przyjść z wszystkimi swoimi sprawami. I wtedy ta wiara rzeczywiście daje entuzjazm, daje radość i oni tą wiarą chcą się dzielić. Stąd zapraszają innych, stąd ewangelizują. No, ważne jest to, co ksiądz mówi, ale czy ksiądz by mógł się z nami podzielić swoim doświadczeniem, bo w różnych miejscach ksiądz był. Jest to już jakaś ta droga, to nie jest jeden dzień, jedna godzina. Jest to ogromne doświadczenie. Jakby ksiądz mógł powiedzieć takie krótkie świadectwo, może właśnie takie doświadczenie jakieś, które gdzieś tak księdza przemieniło i gdzieś tam siedzi w głowie, w sercu. Zawsze przemienia mnie spotkanie z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży. To dla mnie są zawsze niezwykłe chwile, kiedy mogę w takiej ciszy i spokoju oprzeć moją głowę o drzewo krzyża, tego krzyża, który papież Jan Paweł II podarował młodym ludziom. I wiem, że wtedy przychodzą właśnie do głowy niesamowite pomysły. To jest taka chwila wyciszenia się, ale także proszę Pana Boga, mów do mnie, mówię, Krzyżu, który tylu młodych Cię dotykało, zainspiruj mnie czymś nowym. I przychodzi wyciszenie i za chwileczkę jakiś pomysł rodzi się w sercu. Bo krzyż jest takim niesamowitym symbolem, który daje taką ciszę, nie? Refleksję i myślę, że to jest bardzo ważne. Ja tak patrzę, jak patrzę na młodzież, to widzę, że dalej krzyż frapuje, że to nie jest jakby taki symbol, który jest poza ich rzeczywistością. Widać to ewidentnie. Widzę, że ksiądz tutaj przygotował taki krzyż, chciał pokazać już to, co właśnie będzie. Może ksiądz powie kilka zdań na temat tego, jaki jest zamiar, jakie są plany względem Lizbony. No, te rzeczy są to produkty z oficjalnego sklepu Światowych Dni Młodzieży. Krzyż z logo Światowego Dnia Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku, gdzie jesteśmy zaproszeni przez papieża, żeby naśladować przykład Matki Bożej. I myślę, że to jest taki moment, kiedy trzeba zachęcać młodych, powiedzieć, słuchajcie, jest takie spotkanie, spotkajmy się. Chrystus, papież czeka na was w Lizbonie. Jak patrzę na różne spotkania papieża Franciszka, choćby to ostatnie z młodzieżą słowacką, to po prostu widzę, że papież się przygotowywuje i jak gdyby też przygotowuje młodzież do tego niezwykłego dialogu, miłości, który zawsze się odbywa na Światowych Dniach Młodzieży. Ja zawsze powtarzam, nie byłeś, pojedź i zobacz. Zobacz, czym są Światowe Dni Młodzieży, żebyś zobaczył ten właśnie entuzjazm młodego Kościoła. Żywy, młody Kościół zebrany przy Chrystusie, który wraz z papieżem
nie tylko celebruje swoją młodość, ale także celebruje swoją wiarę. Wielu młodych ludzi, będąc raz na Światowych Dniach Młodzieży, tak jak ja, chwyciło bakcyla i nie wyobraża sobie, żeby nie być na kolejnym. Zawsze mam taką tradycję, już kolejno i kolejny raz mamy spotkanie, że zachęcamy naszych rozmówców do tego, żeby powiedzieli kilka zdań do kamery i zachęcili do tego dzieła, w którym są. Jakby ksiądz mógł zwrócić się tak bezpośrednio do tych, którzy będą oglądać, oglądają nas dzisiaj, jakieś słowo zachęty, może właśnie dotyczące Światowych Dni Młodzieży. Drogi młody przyjacielu, Chrystus Król z Lizbony chce spotkać się z Tobą w wakacje 2023 roku. Czeka na Ciebie, liczy na Ciebie papież Franciszek, liczy wielu młodych Portugalczyków, którzy już dzisiaj przygotowują swoje domy, abyś stał się częścią wspólnoty wiary, która tam się zgromadzi, aby wraz z papieżem Franciszkiem przy Chrystusie, pod opieką Matki Bożej, cieszyć się z młodości Kościoła, z młodości wiary i z tego, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Zapraszam, wybierz się do Lizbony. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.